Hej, witam wszystkich moich widzów oraz Kiksunia. Hej! W kolejnym odcinku z gry Stellaris. No i co? No i widzimy się w dalszej tutaj naszych zmaganiach sztucznej inteligencji, której jeszcze nie widzę. I mojej tak wspaniałej, i z mojego wspaniałego roju, żeby nie było. Ej, roboty lepsze. No tak, wszyscy mi piszą w komentarzach, że przegram to. Nie ma co, jak liczyć na kibiców po prostu, jak Polska podczas mundialu. Nie no, ktoś w pierwszym odcinku napisał, że Łukasz wygra, więc hej, masz poparcie u mnie na przykład. Ja tylko u siebie mam, Kiksunie cię rozwali. Dobra, na razie weźmy na ten taki fast test, czy coś takiego. No, jak będziesz chciał wolniej, to spoko, będę krzyczał. A u mnie się naprawdę dzieje. Dzięki za te wszystkie rady, zwłaszcza odnośnie budowania okrętów i... Boże, ja ich miałem mnóstwo teraz pod tym komentarzem. Znaczy, pod tym poprzednim filmem. W sumie z Kiksuniem nie powiedzieliśmy tego, że troszeczkę teraz niestety na wyrost musimy nagrać, ponieważ ja będę miał zajęte wieczory i on też. Więc chyba, ale tylko 3 odcinki, więc to nie jest aż takie straszne. Dobra, Hangar Bay chciałbym zrobić, bo jestem ciekaw tego. W sumie nigdy tego nie używałem i może jak tego bym użył, to Kiksunia by się zdziwił. Bo nie mam żadnego pojęcia. Też tak jak mówię, ja już chcę flotę moją rozbudowywać. Fleet Manager, tutaj dorzućmy... limit mojej floty na ten moment to 30. Więc też chcę takie coś sobie tutaj zrobić. Chcę też drugą flotę stworzyć. Czekajcie, mamy tu, tutaj. Jak to się tworzyło? Nie, no jest 30. O, właśnie, korweta. No dobrze, jest taka. A i mogę już zacząć też budować. Niech mi się to zacznie zaraz tutaj robić. Niech mi się to zacznie budować. I myślę, że niedługo wypowiemy naszą pierwszą wojnę. No i będzie albo to ta nacja na południu, tutaj. Tak, bo zauważyłem, że w sumie tutaj bym miał sobie fajnie to ograniczone, że tutaj bym musiał jedną stację zbudować, tutaj jedną stację i się bronimy przed tymi. Albo ta tutaj na północy. Jeszcze zobaczymy, która z tych nacji będzie pierwsza, która będzie po prostu słabsza według statystyk. Dobra, tutaj niby już wszystko zrobiłem, tutaj jest naukę miałem robić, research. Też się tam martwiliście w komentarzach, że trochę już przystopowałem, jeżeli idzie o rozwój mojej nacji, no ale to nic w tym dziwnego, no to jest normalne, że w którymś momencie ten rozwój musi dostać troszeczkę taki, tutaj miało być jedzenie, troszeczkę powstrzymane, żeby po prostu skonsolidować to, co mamy, a naprawdę, zobaczcie, ile ja tego tutaj już mogę mieć, że mogę mieć na przykład tutaj bertariańską za chwilę. Naprawdę będziemy mieć cholerę wszystkiego. Tylko tak, w sumie Starbase chciałbym zamknąć, bo tak dla mnie jest najważniejszy shipyard na ten moment, floty i statki konstrukcyjne, żeby przejmować po prostu kolejne systemy. Okej, gdzieś coś tutaj, a tutaj to czekamy, niech będzie takie coś, to się i tak zajmie za jakiś czas. Floty już niech mi się też budują. Myślę, że jak zrobię 2-30, to będzie akurat gites. A ja nie chcę z wami gadać, czemu mi to kliknęło się, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. 270, no i brakuje mi tej polityki na minerały, bo fajnie byłoby ją posiadać, nie powiem. Mógłby mi się to przydać i tam jednak to wzmożyć naszą budowanie. Czekajcie, a ja nie miałem przypadkiem statku kolonizacyjnego. No dobra, research tutaj mamy zrobione. Research in system. Battle coś tam. Ble. Tak, tych tutaj nie mam zamiaru ani budować stacji, ani się w jakikolwiek sposób blokować, powiem wam szczerze, bo to nie ma najmniejszego sensu. Oni mnie nie zaatakują do momentu wybuchu, ewentualnie jakichś disasterów, tak, coś w ten sposób, a to mi na razie naprawdę nie grozi w żaden sposób. Dobra, nasze planety. Tutaj ma być też nauka. No to są moje małe planety, co na małych planetach najbardziej lubię naukę rozwijać. No tutaj nic innego jakoś tak sensownie nie widzę. Że trochę tych bonusów było, nie za dużo. I jest wtedy ingites. Czekajcie, czy ta flota mi się nie dobudowuje? Czy ja tutaj tego nie kliknąłem? Oż kurde, nie wiem, szczerze mówiąc. Construction ship. Okej, tutaj zajmie mi to. Okej, debris analyzed. No i zbadajmy tutaj ten system ostatni. No i w zasadzie jesteśmy już tutaj troszeczkę dalej przyblokowani, więc musimy tutaj wojnę stoczyć. Ci myślałem, że są zamknięci, ale jednak nie, no to po prostu mają taki wolny progres tego wszystkiego.
Statki bardziej tutaj na północ musimy już wysyłać. I w sumie science shipy też najchętniej bym wysłał gdzieś tutaj na północ, żeby mi to działało. Tutaj coś jest, kurde, sobie. No, wbuduj mi tą flotę. No co jest, kuźwa, stary. Fleet Manager. No, tutaj się to buduje. Tutaj. Tutaj nie powinna być kolejka budowy w ogóle? O co chodzi z tym? Ja mówię, no te floty bardzo mnie wkurza, jak to działa. To nie jest za dobre, jak to działa obecnie. Construction complete. Wiecie co, połączę to na razie. Dobuduję, żeby mieć tą jedną do kapa. I chyba ręcznie zacznę budować te korwety, bo to jest po prostu jakaś paranoja, jak to się po prostu wali. Na to wszystko. Research, ok, ion, thruster, gravity sensor, afterburn, autocannons. No dobra, niech takie coś będzie. Starbase możemy ulepszać, tak, tutaj? No ale to jest 2600, to myślę, że to już jest spokojnie. Ether Drake, gdzie? Ok, ale to tutaj drogę nadal mamy, czyli nie jest najgorzej, bo myślałem, że mnie właśnie zablokował gdzieś Ether Drake. Ok, tak to zróbmy. Construction ship. Tutaj zbadajmy to. Okej, okay, colony ship mi leci, dobra, i będzie kolonizacja za chwilę. Dobra, mamy jedną flotę. I w zasadzie ją już od razu... No i pytanie tylko gdzie? Tutaj? Czekajcie, ci mają 4 planety, 31 populacji. Ci mają 7 planet, 58 populacji. Czyli zakładam, że ci są jednak silniejsi. Ci są silniejsi, więc ja się tymi zajmę tutaj. Mój sword wyślimy w tę stronę. Tym bardziej, że tutaj mi się wydaje, że to jest wszystko jakieś takie mniejsze. Okej, okay, Hangar Bay. Destroyer Build Speed i tak dalej, i tak dalej. To nie wiem, czy mi się... Improved Strike Craft. Co to mi daje lepszego? Autocannon wynajdźmy w takim razie, może. Może to będzie jakieś fajne. Science Ship. We have mastered a new technology. Okej, okay, tutaj to zbudujmy, construction ship. Dalej technologię też budujmy, tutaj wszystko oczywiście zbadajmy. Survey system. Wiecie co, tutaj już olewam to. Dalsze badania, lećmy nim tutaj. W takim razie. Dalsze badania socjologiczne. Field command limit, albo to plus 4 czy field command limit. Kurde, to jest takie dobre. Dobra, ale to zrobimy. No to mi da sporo tych punktów, a mi na tym bardzo, bardzo zależy. Dobra, wszystko się buduje, więc zaczynamy teraz budowę naszej floty. Chociaż nie ukrywam, że najchętniej to bym zbudował teraz... Przeniósłbym stocznię z czar, ale to... To chyba za jakiś czas. Dobra, tutaj za chwilę to sobie ogarnę, jak to wygląda. Mam nadzieję, że będę mógł sobie pozwolić na rekrutację jeszcze jednego dowódcy. I pytanie, czy ja mogę wojska tutaj desantowe budować na północy? Army Assault, tak, możemy. No to też tego będę troszeczkę potrzebował. Nasze wojska na razie nie są jakieś superackie, ale powinny dać radę, nie? Construction ship tutaj, oczywiście. Mining Station 360, to za chwilę będziemy mogli. System survey complete. Research w takim razie. No, ty skończyłeś, ale masz też co badać dalej, więc lecisz dalej. Wyjebiście. Science ship, ty mi tutaj skończyłeś. Research Project in System i w zasadzie możemy go dawać potem tutaj. O, znowu kogoś odkryłem. B, źle. Tutaj na północy, czyli tym bardziej muszę tych zjeść. Może jeszcze zaraz się wejdą w jakąś federację czy coś i to już jakaś kupa totalna będzie. Okej, okay, tutaj zajmiemy kolejny system, ty zajmujesz. I naprawdę musimy już też zacząć budować flotę. Co w sumie niczym dziwnym nie jest, może to już taki moment. Kiksuny coś tam wspominał, że już toczył wojnę jakoś, czy tam toczy wojnę. Raid Fire, niech będzie. Weźmy go i mamy 10 na 10. Spodziewam się, że te dwie floty mi spokojnie wystarczą, żeby tu rozwalić mojego przeciwnika, więc... Construction complete. Dobudowujmy to, dobudowujmy tutaj. Raczej na razie na AI to nic lepszego nie potrzebuję. Zobaczmy, co ja bym tutaj mógł. Czy ja bym mógł mieć to jakiś Fleet Manager, nie Fleet Manager. Ship Designer, jak to wygląda. Destroyer? Nie może, korwety też nie mają żadnego takiego. Nie, to, no, tak jak jest, to na razie mi to spasuje, bo tak nie mam za dużo rzeczy, które bym mógł robić, więc auto mi wystarczy jak najbardziej na ten moment. Okej, okay, zobaczcie, tutaj ja mogę już robić rzeczy, ulepszyć.
Zbudować minerały. Tak, to ma być planeta do minerałów. Ha! Ta planeta ma być do energii, dobra, bertariańska. A czemu nie mogę? Ile ona kosztuje? Nie wynalazłem bertariańskiej przypadkiem ostatnio? A jest, dobra, ślepy jestem. Co prawda tutaj jedzonka też jest dość sporawo na tej planecie, no ale... No jedzonka, no nie, no dobra, mamy go też, mamy, dobra, to jak tutaj wyglądamy? Auto, UFV, czy może lasery już lepsze, albo shieldy, w sumie to shieldy moglibyśmy lepsze wynaleźć. Wrecked Identity. Construction complete. Nie, no to biorę dla siebie, 300 minerałków, to zawsze troszeczkę korwet zrobimy, nie? Kurde, ale serio, mam tutaj non-topper jakieś rzeczy do robienia, nauka dalej. Czyżby nie, jeszcze nie. Gene modification, tego nie potrzebuję. Habitability, to mi się przyda. Halo? Halo? Dobrze. Bo tak naprawdę to tutaj już nie ma nic takiego, co by mi się jakoś super przydało z tych cperków, ale znaczy przydałoby mi się końcówka cała, tak? Ostatnia cała końcówka. No, tutaj może... kolejna. Tutaj ma być energia na tej planecie. I w sumie moglibyśmy już też zacząć to czyścić. Dużo mam tego, to możemy zacząć czyścić, mamy trochę pieniążków. Okej. Tu mają być minerały. Construction complete. No Andromedzie, no jedzonko, no ale to nic w tym dziwnego. Clear. Musimy się po prostu populacja bardzo szybko rozmnażać. No. Tak, tu... O, tutaj może jedzonko, bo to bardzo ładne pole, więc tak niech będzie. Wszystko jakieś gdzieś... A, możemy te budynki ulepszyć za jedność, wyjebiście, to jest zróbmy. No tu nie mam takiego budynku, to co ja tu mogę ulepszyć? Jestem ślepy albo nie mam minerałów. System survey complete. Okej, biolab, lider, niepotrzebne mi to. No... To by mi się przydało, bo to mi zwiększy limit floty. W ogóle mamy jaki gigantyczny limit floty mamy na ten moment, serio. To jest naprawdę duży limit floty. Okej. Tutaj jesteś, to się weź zrób. Muszę w ogóle mogę mieć 9 stację nawet, więc to już też jest w ogóle super. W ogóle to może w tym systemie zrobimy stację taką. Nieważne w sumie. Dobra, może ciebie skolonizuj. W sumie to ta planeta nadawałaby się do kolonizacji nawet. Picky Rick, okej. A to najpierw weźmy, zróbmy kolony shipa. Dobra, już trzeba się... Dobra, ale miała być wojna, no to szykujmy się do wojny, nie? Nie, no bez jaj, no to jak masz mi się tam lecieć, no to bez jaj. Dobra, skończyła mi się polityka na produkcję energii, to weźmy ją. Okej. Okay. O, statki przestały się budować, dobra. Tutaj zajmiemy tą. Tutaj badania. Tutaj ten system możemy zająć. Wiecie, tutaj wolę system zająć, ale musimy poczekać chwilę na minerałki. A, to jest minus niestety, no, tego. No jeszcze nie mamy jakiejś dobrej produkcji niestety minerałów. Serio. Construction complete. Research, dobra. Nie, no niestety nie mamy aż tak super... super tego, no niestety. Construction complete. Construction complete. Ty już pobadałeś, co miałeś, to może tutaj te Research Project in System, Research Project in System. No i zaraz pójdziemy tą całą odnogę tutaj na północy badać. Dwie armię potrzebuję i wtedy będę myślał nad tymi innymi rzeczami, nad dalszym rozwojem ekonomii. Więc dobudowujmy korwety, tym bardziej, że no jednak są dość taniochne. Będę tu siedział teraz i klikał korwety, więc wróćcie jak jest, poklikam i zrobię.
A w armię to zaczniemy rekrutować potem. Fajnie te korwety wyglądają w sumie. Dajesz mi ten... Nie wiem co... czy coś innego możesz tutaj wydarzyć, bo to zawsze... Nie wiem, nic się nie dzieje tak praktycznie jak biorę ten event, więc... Tak w zasadzie nie wiem czy ja robię dobrze, czy nie robię dobrze, no... Rozebrałem go na części i tyle, no. Niech tak będzie. Na pewno potrzebuję zwiększyć produkcję minerałów w ramach mojego imperium, serio, to jest must have dla mnie. Dlatego tak mi zależy, żeby mieć tutaj to wszystko na maksa, 47 miesięcy i będziemy. I tutaj, powiem wam szczerze, że chyba wezmę 10% do nauki dla nas, bo tu nie ma nic innego aż tak superanckiego. Engineering, wyjebiście. Nie ma nic innego aż tak super wyjebistego dla mnie, co bym tutaj mógł mieć lub nie mógłbym mieć, dobra, tak. Construction complete. Tak, construction complete, kolejne korwety dajecie. Jeszcze też nie ukrywam, że fajnie byłoby tutaj to porobić, planety. Construction complete. Chyba mam za dużo nauki w stosunku do produkcji minerałów. Jeżeli mam być szczery. Dobra, construction. A to w takim razie niech te science shipy mi robią tutaj dalej te wszystkie. No robi te projekty, research system i tak dalej. Tile blocker cleared. Też zdobycie... Construction complete. Research, okej. Okay. Oj, patrzcie, tutaj planeta stała się... Na szczęście, skurde, jaka to byłaby planeta do badań, ale tutaj będzie, kurde, aż się prosi, ale to, ja muszę to zrobić niestety, do minerałów. Wiem, że tutaj nie mam jakichś bonusów i tutaj wyjebiście byłoby zrobić tą planetę pod badania socjologiczne, ale po pierwsze badania nie są aż takie ważne, powiem wam szczerze. Znaczy super są i tak dalej, ale to można ominąć. Energy weapon damage. The Surovs Armor Hit Point. To nie by na tym zależało w sumie, to weźmy to, szukajmy tych minerałów. Okej. Okay. Też pewnie mnie za to teraz osoby tam przeklną. Dobra, niech się to buduje. What? The caravan, the transaction. Go on. Jak dostanę 5 dodatkowych jakichś okrętów, to ja by się ucieszę, nieważne co to będzie tak naprawdę. 2000 kredytów, ale tak naprawdę kredytów to ja też jakoś super tutaj nie potrzebuję na ten moment przynajmniej. Zobaczcie ile ja tego tutaj mam. Ja mam takie braki w minerałach. Dobra, jeszcze dobudujemy to. Nie wiem, wolę plus 6 po prostu mieć. Na razie. I patrzcie, tutaj wszędzie wszystko mogę ulepszać. Wow! Jakbym miał minerały. Chociaż tu nie wiem, co ja mogę ulepszyć. Z główny ten? Nie, no nie widzę, żebym coś... A tutaj to. Ile to potrzeba? 23, 300 to dużo. Nie, to najpierw flotę. Najpierw flotę dobudujmy. Najpierw flotę, jeszcze nam zostało dwa, czyli za chwilę będziemy mieli flotę gotową do wojny i zobaczymy wtedy, z kim się bijemy. Może sobie w sumie nie dobrze zrobiłem, że tam na północy. 6 na 7. Okej, okay, kolejna planeta kolonizuje się tutaj. Oj, mógłbym mieć kolejne te. Dobra, jak wy wyglądacie? O, fleet i tak dalej, są żałosne. I tutaj też żałosne, więc możemy zaatakuję tych, bo mam wrażenie, że z tymi mi szybciej pójdzie. Ci są niestety dość duzi. Że z tymi na północy mi lepiej pójdzie. Mam takie wrażenie ogólne, ale czy to... Chyba się opylało za 5 krążowników, nie? Kurde mol! 5 krążowników! Kurde, 5 cruiserów! Ja pier... Dobra, i tylko jeden. To się skasuj. Ej, to by się opylało! Jeszcze dowódca by się przydał w sumie do tych krążowników. System survey complete.
Okej, okay, ty nie masz pracy, a tu mamy mieć planetę do nauki, ty upgrade. Dobra, i się skupiajmy teraz na rozwoju znowu minerałów i dalszej eksploracji. Upgrade'ujmy ciebie przy okazji. Tu jesteśmy. 1.7, wyjebiście, dobra, lecimy. Tutaj mam taką flotę. Ja się nie dziwię, że oni są żałośni, bo są żałośni, mam. Chyba najlepszy deal, jaki zrobiłem, serio. Dobra, najpierw skupimy się na stacjach jednak. Tutaj widzę, że na stacjach się muszę skupić. Dobra, badania naukowe. Czy wszystkie... A ty latasz? Ej, czemu mi nie kolonizujesz? Przecież ja na pewno ci kazałem tutaj skolonizować o to na przykład, nie? Aha, czyli to już tu kliknąłem, że ktoś to kolonizuje. No to chciałem skolonizować? No możliwe. W sumie tu mogłoby być, bo to byśmy cały sektor tutaj stworzyli. Gdzie tu jest planeta do kolonizacji? No trochę nie to mi się kliknęło. Pa, nie ma dobrego miejsca, niech będzie tutaj. Dobra, dalsze badania. Torpedy raczej nieprzydatne. Corvette Hull Destroyer Hull. Dobra, badania. Lecimy w Physic Laby. I tutaj w te laby. W sumie mamy sporo tego, więc... Okej, floty są gotowe, więc tak naprawdę potrzebujemy tego, czego jeszcze potrzebujemy, żeby naszą kampanię tutaj skutecznie przeprowadzić, to oczywiście armia naziemna. Myślę, że 6 na początek mi wystarczy. Akurat powinno się to mi wszystko zbudować, zanim tutaj przylecą. No, faster and furious, dobra. No i szykujemy się, teraz do dalszej wojny. I trochę tego mamy, nie powiem. Science shipy, dobra, lecicie mi tutaj ten system potrójny zbadać, ty jesteś tutaj, no to... No w sumie tą odnogę możesz mi całą zbadać. Okej, tutaj mi się pokończyły. W sumie to by się nam też przydało. Leader Experience Gained, Pop Growth Speed, jak najbardziej, chociaż już tego nie ogarniam. Subsydia dla farm. No weźmiemy je jeszcze, nie powiem. Mogą się przydać, więc oszczędzajmy teraz te punkty. Mining Station, ok, Construction, tu Mining Station, ile jest? 270. Map. No mapy na razie sobie odpuszczę. Myślę, że te subsydia jednak są ważniejsze. I tak mam w cholera anomalii. Okej. Okay. Jak tam moje floty bojowe? Już prawie na miejscu. W ogóle co to ma? No trójeczka! Szybkie! Szybkie są. Szybkie. Jak to wygląda? No nie powiem, ja jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego wszystkiego. Construction ship. 106 miałem nie robić tych nowych, no ale kurde. Ty robisz. Construction, dobra, wszystkie science'y mi robią. Tutaj armia ofensywna się buduje. Nasze armie są gotowe. I tak, tutaj mamy stację, tutaj nie mamy stacji. Więc ogólnie naszą flotę najchętniej widziałbym tutaj w systemie DAB. I od tej strony byśmy poszli za atakiem, bo tutaj jesteśmy w stanie skoczyć i się odciąć i wtedy stoczyć walkę z ich flotą, która jak wiemy jest po prostu żałosna w stosunku do naszej wspaniałej floty Elbram, chyba nie odkryłem. Destroyable speed i koszty zmniejszone, to na razie bym olał. Ion thruster, afterburners. Zresztą to jest strasznie drogie. Po co miał niszczycieli, tak naprawdę nie chcę budować wcale. Jeżeli mam być 4. Habitability, o to mi się przyda. To jest akurat bardzo ważna cecha dla mnie. Okej. Okay. Zmerdżujmy. W sumie lećmy tutaj w takim razie. I nie ukrywam, że bardzo chętnie bym też tutaj dał... Gravity Listening Post, Gravity Sensor, lepsze lasery, Cold Fusion Reactor, Shield Capacity czy Sarmy. Dobra, weźmy o tą też na eksplorację, bo już ja tego nie ogarniam, powiem wam szczerze. Declare War. Co tu mam? Hunger, tak? Construction complete.
We have declared war on the misbegotten Xenos. Tak. Stało się. Lukas wypowiedział wojnę. Czy ja to mogę jakoś zbinować sobie? Okej. Wypowiedzieliśmy im wojnę. No, więc macie to, co chcieliście. System podwójny. Tutaj dużo badań, więc je zróbmy tanim kosztem. Dobra, tutaj też zróbmy to. Construction shipy. Czy ta planeta zostanie w końcu skolonizowana? Xeno station engaged. Okej, to jest naszej tutaj. Że tak patrząc na to, ja chyba nie chcę, żeby te krążowniki były z przodu, bo niekoniecznie chcę je tracić. Okej, to jest flota 766! Stary, jeżeli to jest wasza flota, to ja wchodzę w was jak chcę i robię co chcę i jest po was tak naprawdę. Czekajcie, to przejmijmy sobie ten system jedną flotą i każmy im potem tutaj lecieć. No tutaj ta stacja bojowa spokojnie to zatrzyma, totalnie. Tutaj wyślimy. Ta, jasne. Aha. Dobra, wszystko zrobiliśmy. Nie no, to po prostu żal. Ja myślałem, że tutaj pokażę, jak to się walczy, jak po prostu moja rasa wchodzi i po prostu ten, no, ale w sumie to weszliśmy jak do swojego. Weszliśmy jak do swojego praktycznie. Okej, kolejny system. Halo, 26 minut. Okej, dobra, bo ja się jakoś tak zająłem tutaj, wiesz, eksterminacją i te inne sprawy, wiesz, ważne rzeczy. Ja też mówię, że nie mam czasu w ogóle nawet rozszerzać granic tymi konstrukcyjnymi, żeby się zająć trochę. No, więc dzięki wam dzisiaj za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, zobaczyć perspektywę drugiego, górny prawy róg. No i co? Widzimy się już jutro o godzinie 16. Do zobaczenia, pa, pa. Hej!